Jeszcze sekundeczka. O. Czekam, aż podgląd mi się tutaj pokaże. Ale dobra, skoro mnie już słychać i tak dalej, to zanim tutaj przejdzie do gry, to się już przywitam. A zatem Nimbus. Cześć mistrzowie i mistrzyni, witam was bardzo serdecznie na kolejnym iście asasynowskim, morderczym, zabójczym livestreamie z gry Assassin's Creed 3 Liberate. Liberation, przepraszam bardzo. Wspólnie z naszą zabójczyni z Nowego Orleanu, Evelyn. Działamy sobie na rozległych mokradłach w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj swojego mentora niedaleko, takiego mistrza Majów, można byłoby nazwać takiego wojownika majowskiego. Witam wszystkich serdecznie, cześć Shadow R. Whisky nie ma harmonogramu live'ów z racji tego, że po prostu różnego rodzaju tu wyjazdy, tu tamto i tak dalej i po prostu nie chcę zrobić harmonogramu, a później się z niego nie wywiązywać. Jak będę miał taką 100% możliwość, jak najbardziej. Aro Art, siema, witam cię serdecznie, pozdrawiam. Czekajcie, bo ja tutaj dalej nie mam na podglądzie. No, ten drugi monitor to jest po prostu tutaj. Czekajcie, bo ja tutaj dalej nie mam... Aha, fajnie. Czekajcie. No tak. Nie mogło być widać gry. Teraz już będzie widać grę. Okej. No to już lecimy na poważnie teraz. Bartek, premiera Origina jest w tą noc, po północy. Jak się uda, to jutro kupię. Zobaczę. Oby się udało i żebym miał taką możliwość. Witaj, szafa. Ale czemu dalej ja tutaj na podglądzie, na YouTubie? Aha, podgląd na YouTubie mi się w ogóle ściął. Moment, moment, moment. No, teraz idzie jak należy. Dobra, super. Jest podglądzik, już można normalnie nagrywać. Nie wiem czy w Saturnie, nie wiem czy w RTV AGD, nie wiem czy w Empiku, zobaczę gdzie będzie najtańsze, ale na pewno wersję pudełkową jak coś. Bo różnica między wersją pudełkową a kodem to jest 20 zł, no to już wolę dołożyć te 20 zł i cieszyć się piękną pudełkową wersją. No jakoś tutaj sobie radzę. Aż tak źle nie ma. Dobra, jest tu jeden punkt, także nawet dwa punkty obserwacyjne, od nich zaczniemy tutaj przygodę. Ale cały czas mam przyzwyczajenia z innych asasynów. Zaznaczenie na spacji tutaj jednak nie działa. Okej, okay, a czekajcie, jeszcze jedną muszę sprawdzić tu. O. Dobra. Nie, jest okej. Okay. Bartek Stęchy kojarzę. Dobra, lećmy zatem. Asasynowski gameplay. Na dziwnych wodach, tu są krokodyle. Trzeba uważać na krokodylki, ale możemy podjąć ryzyko i spróbować ją przeprawić przez tą rzekę. Czasem krokodyle, jak pamiętam, było ich widać w Asasynie Trójce, to one tak, wiecie, woda tak delikatnie falowała w niektórych miejscach. Ale też potrafiły się czasem tak skampić, że ciężko było je dostrzec. Mają idealne warunki do tego. No dobra, podejmujemy ryzyko. Parę krokodylów tutaj widziałem. Ale dobra, żaden nas nie dopadł. No to jest dobrze. Spoko, Speedbuster. Kup jakieś dobre chipsy. Albo co tam lubisz.
Ja uwielbiam Pringlesy, tylko że są drogie niestety. Ale są wyśmienite. Polecam wam, jak nie jedliście, to zaszalejcie, kupcie sobie chipsy za 7 zł. Nazywają się Pringlesy. Nie pożałujecie tej decyzji. Punkt widokowy jest, no cóż, na tym drzewie. To jest takie mokradełko fajne. Fajne, nie fajne. Takie idealne, żeby się tutaj krokodyl jakiś przyczaił na nas. Dobra, jest ścieżka dostępu. No, Avelyn. Okej. Poradziła sobie. Nie jest cukierkowy, absolutnie nie, Funio. Możesz mieć takie wrażenie z racji tego, że jest taki zachód słońca, a tutaj ten teren jest taki dość zielonawy, bo to są bagna. Ale nie powiedziałbym, że jest cukierkowy, absolutnie. Cukierkowy to Destiny jest na przykład. Nie Destiny, tylko Overwatch jest według mnie cukierkowy. Czekajcie. Tak tu nie przejdę. Muszę się to... A co? O, widzicie? Coś tu miga po prawej. A. Łódeczka. Dobra. AeroArts. Nie tyle, że ma być RPG, ma mieć elementy RPG, a to jest kolosalna różnica. Ja bym był jak najbardziej za tym, bo... No cóż, jeszcze raz. Byłbym jak najbardziej za tym, żeby miał elementy RPG. Na przykład na zasadzie zdobywania punktów doświadczenia. To byłoby super. Byśmy mieli taki... kwestię rozwoju po prostu swojej postaci. Byłoby to według mnie lepsze niż zdobywanie, jakby odblokowanie kolejnych jakichś sekretnych umiejętności po przejściu danej sekwencji. Bo tak to wiecie, możemy sobie przejść początek rozgrywki, pobawić się fajnie w questy poboczne i chce się grać wtedy takie questy poboczne, bo wiemy, że coś za nie dostaniemy. Czyli na przykład po prostu rewelacyjne umiejętności, jakieś nowe bronie, większe życie, większa wytrzymałość, kondycja i tak dalej. Myślę, że tych kwestii nie muszę tłumaczyć. To się chce wtedy w to grać i robić te questy poboczne, bo wykoksisz sobie postać na dużo wyższy poziom na początku, a później główne misje możesz wykonywać w rewelacyjny sposób. Ja też lubię bardzo RPG. Dobra, skok wiary. Wow, na krokodyla. I tak prosto do paszczy. No, pobeczałbym się ze śmiechu, nie powiem. A co to tutaj jest? Co to za gościu? Sklepikarz? A, przemytnik. No tak, tego się mogłem spodziewać. Co masz, panie przemytniku? Nie, maczetę ja nie chcę. Ale masz tylko maczetę. A, to kiepski, masz pan arsenał. Zasoby. Dobra, zegarki kieszonkowe. A kupię se. Nie wiem po co, ale... Aha, zdobyty przedmiot związany z misją. To może jeszcze jeden. Jak znajdę jakiegoś kartografa, to przypomnijcie mi, żebym mu miał dać zegarek, który właśnie teraz kupiłem. Szymon Berdak, muszę coś wymyślić, jakiś dobry tekst, jak mi zadajesz to pytanie. nie pamiętam. Nie, to jest słabe. Coś lepszego muszę wymyślić. Okej. Dobra, pytanko teraz takie. No tak, tu jest kolejna łódka. To quest nam tu idzie. Ale w sumie te tereny nie są duże, a... Może znajdziemy tutaj jeszcze coś interesującego. Chodźmy, rozejrzyjmy się. Swoją drogą zapraszam serdecznie wszystkich do dołączenia do grupy Adepci Ninja, najlepsza polska grupa pasjonatów sportów i sztuk walki na Facebooku. Również także zrzeszamy zapalonych graczy komputerowych. Dzielimy się doświadczeniem, jeżeli jesteśmy jakimś artystą, tworzymy sobie coś swojego, możemy się tam pochwalić swoimi nowymi osiągnięciami, nowymi pracami, zapytać, doradzić, podyskutować, pokomentować. Grupa bez toksyczności, bez tak zwanych, popularnie teraz, ja nie lubię tego stwierdzenia, to nie powiem.
to nie powiem może tak, po prostu bez toksyczności, z normalnymi ludźmi. Porządna ekipa. Okej. Będziecie także trenuj z Ninja Life, jakby ktoś się pytał. Trzeba kontynuować Bruzy Challenge. Kurczę, bariera nie do przejścia. Błędy w animusie, błędy w animusie. O kurde. W sumie to nawet chciałbym spotkać krokodyla. Jestem ciekaw, jak Evelyn by sobie poradziła. No dobra. Czyli to tam jest. Może udałoby się. Okej. Spróbujemy tędy. Może uda nam się tutaj przedostać. Czekajcie, bo mi coś... Wjechał mi coś podgląd. A, o. No, teraz już widzę. A jaki challenge od widzów? Frytki domowe lubię, tylko muszą być dobrze zrobione. Nie lubię, jak są za grube. Prawdę mówiąc, to najbardziej to lubię kupić takie frytki z hurtowni gastronomicznej. Takie jak macie w takich fajnych budkach na przykład, z frytkami. Jest na przykład tylko frytki. Niedużo to kosztuje, jest tego dużo. Znaczy, no, na tą ilość po prostu niedużo to kosztuje, bo kupujecie w hurtowni, więc jest taniej. I macie pyszne fryteczki. Ej, no nie, co się tutaj dojść nie da teraz? Chociaż faktycznie może tak być, że gra zablokowała ten teren na czas przejścia misji. Dobra, to więc nie będziemy kombinować. Bo byśmy się raczej tutaj nie dostali. Początek wspomnienia. Lecimy do głównej misji. Twój hak. Przecież to jest... Jaki słodki szopek! Szopek. Ej, szopa jeszcze nie widziałem w Assassin's Creed'zie. Pierwszy raz mamy okazję zaobserwować nowo odkryty gatunek zwierzęcia zwany szop. Właśnie go odkryli w Ameryce. W wieku XVIII. To jest taki szopek. Szopek se chodzi, szopek myje jedzenie przed zjedzeniem, bo lubi jeść czyste jedzenie. Czytała Krystyna Czubówna. Dziękuję. Dobra, zostawiamy szopa w spokoju. A szop ma tutaj swoją jaskinię chyba. Tak to mi się wydaje, że się tutaj zadomowił. Dobra. Siema, magik. 6 strażników. Zabić 6 strażników. Okej, jak będę miał tylko możliwość zabicia 6 strażników, to robię. A. No co, nie przejdziesz tu? Za gruba jesteś. Bardzo klimatyczna ta lokacja. W tryb jawy? Nie udało mi się przejść w tryb jawy. Dobra, tutaj z boku się powinno udać. Chodźmy zatem do naszego mentora. Wykonajmy misję. Jakakolwiek by ona nie była. Czekajcie, wiecie co? Ja bym spróbował troszkę zwiększyć jakość na streamie, bo patrzyłem wczoraj i może by się udało lepiej, a że tak powiem, na płynności gameplayu by to nie zaważyło. Spróbujemy podbić. No właśnie, ja miałem po 3500 tego bitrate'u chyba. Dobra. Okej. Zwiększyłem trochę jakość. Jeżeli by ścinało, dajcie mi znać. Będę bardzo wdzięczny. Czekajcie. Dobra, idzie. Powinna być lepsza jakość. Co pan tutaj robi? Wierny akolita. TFC Origina. A będzie już za niego.
Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine then, and learn to use it right quick. Mam się nauczyć wiosłować? Dobra, Elis. Elis prowadzi. Smugglers. Such an ugly word. Even slavers are called merchants. Taki Games będzie, ale teraz ciśniemy asasina. Musimy się wczuć w rozgrywkę. Origin już jutro. Too long to fit on a wanted poster. Tell me, when did your troubles with Macondale's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. Dobra, płyniemy, płyniemy. Myślałem też, zastanawiałem się, czy by nie dodać takiego dodatkowego czatu na gameplayu. Bo jak jednak zapisuję te live streamy, they set up their base around a wrecked ship that ran aground. Czatu już nie ma. O, jakiś łodziak się tu skradał. The other base is a little further along. Tak się zastanawiam, czy dodać, czy nie. O, kropa. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine. Już się skrada z tyłu. Chodźcie przytulić, chodźmy się do niego przytulić, przytulmy się do niego, nie, zjedz mnie, zjedz mnie, zjedz, zjedz, zjedz. Nie chcę zobaczyć, czy zje, czy tak, nie, no dobra, nie zabije mnie. Zobaczcie, jaki słodziak. O, takiego ładnego aligatorka, oj, oj, oj. Dobra, zakończmy to. To właśnie jakbyście spotkali krokodylka, to zachowujcie się w taki sposób, taki porak. Take it. You've earned it. Możliwe, że to teraz akurat tylko tak było przycięcie. Zobaczymy, zobaczymy. Czekajcie, jak idzie podgląd. Czekajcie, ja pobiegam sobie tylko tak na chwileczkę. Bo mi się to tutaj z opóźnieniem pojawia. Nie wygląda, żeby zacinało. Bo jak jest takie sekundowe zacięcie, że tam na dwie, no to to wina internetu. Nie, jest ok, jest płynne. Dobra, przeszukamy gniazdo aligatorka. Tak wiedźmińsko trochę. Aveline, a woman among reptiles. Takes one to know. Olivia, uważaj, może się tam czaić. That it does. W twoim miejscu, gdzie trenujesz. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Ja trójkę skończyłem. Liberation to taki dodatek, uzupełnienie. Nie traktuję tego jako główną część rozgrywki. Zabij Alicotę i jego zwolenników. No to patrz, ile strażników jest do zabicia. Dobra. Przechodzimy na tryb zabójcy. Ej! No. Uwaga, uwaga. Oho. Dwójka tam. Jakiś totem, statek. Zresztą ta łajba w ogóle pływa. Dobra, zajmiemy się najpierw tym ziomkiem na górze. Okej. Tam baram bam bam. Co my sobie wykorzystamy? Ukryte ostrze. Spadnij, spadnij. Jest! Spadł! Dobra, tutaj mamy już niezłe zamieszanie. What happened here? Czy wyskoczyć na nich tak? Czy zrobić to może po cichu? Czekajcie, bo...
Tu jeszcze była... jedna opcja. Gdzie były te bronie? Nie na tabie. Gdzie to tutaj było? Aha. No dobra, spieści to tak trochę kiepsko. Kwestia tylko taka, że... kurczę, było to jeszcze jedno menu z broniami. Alt, control. Pamięta, gdzie to było menu z broniami dodatkowe? Czekaj, czekaj, emocje to zaraz będą. Tylko ja chcę to tak zrobić, kurczę, po ninjowsku teraz. Cholera! Gdzie to był pistolet? Ja to zaraz sprawdzę w ustawieniach. Gdzie tutaj mamy? Co? Nie ma opcji dowolnego ustawienia konfiguracji klawiszy? Aaaa! Nie! Dobra. Te? Naciskam te. I nic się właśnie nie dzieje na te. A chciałem sobie zmienić na pistolet. No dziwne. Dobra. Robimy to. Spokojnie, poradzimy sobie także i również naszym zwyczajnym ostrzem. Dobra. Z grubej rury. Atakuj. No to będzie sieczka. Nie wiedział, że w 3 minuty mam to... No nie doczytałem. Zobaczyłem się wtedy na podgląd. No, nie po sprawie. Tak oto zwolennicy Alikoty przeszli do historii. Kimkolwiek byliście. Ale może macie coś ciekawego? Tam. Coś tam mają, ale... zostawmy im. Choć wiem, nie przyda im się. A, tu ktoś się na dole skrywa. Ale czekajcie, nie wejdę tak tutaj, nie? No nie wejdę. Tu wejście musi być. A, i jest, i tu. Okej. To mieliśmy wziąć. My faithful acolyte, the day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing but more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. Witaj, Fat Urbex Steve, ekipa. Byłem na twoim kanale. Całkiem te filmiki. Liczę, że się rozkręcisz porządnie. Z tym Urbex Exploringiem. Tak, słyszałem o Eleksie i nie podoba mi się. Jak to najszybciej będzie przedostać się? Dobra, przez rzekę. To dlatego tamten teren był zablokowany do przejścia. Wcześniej, wskakuj do tej... dawaj do tego kadłuba, no. Dobra, płyniemy. Lum bum 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 bum. Patrzcie, zwinna jak Hajman. Ile nie zje krokodyl. Dobra, dość. Koniec przeprawy. Koniec, woda się skończyła, koniec rzeki. Nie ma sprawy.
Content dobry. Fat Urbex TV. Fat Urbex ekipa. Przepraszam, nie przeczytałem. Więc subskrypcja jak najbardziej się należy. Nie ma krokodyla? Coś... Krokodyle uciekły chyba. Poszły na obiad, czy co? Najadły się. Głodne nie są. Inna sprawa. Okej. Drugi obóz. Oszczędź niewinnych. Pamiętam. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony. Voodoo? Yes, but to what end? Power? What other end is there? Show him you've got the spirits at your back, especially the mean ones, and people do most anything you say. There's your real magic. Okay. No tak bywa, no, niestety. Od lekarza. Co ja mam it's powiedzieć? That way. Well hidden in the trees. Ja oddychać przez nos normalnie nie mogę. I recognize those men. A nagrywam. They're escaped slaves, hired from Saint-Angers. Trzeba się zabrzeć po prostu. Oui. Though it barely deserves the name, a cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Angers? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck then. Go. I'll be at the office if you need me. Okej. No, czyli do szlaku prowadzącego do obozu. Da się zrobić. Okej, śledź Alicotę, dopóki nie dotrze do ustalonego miejsca. Okej, silent! Cisza. Bawimy się w szpiega. No. Tutaj. O. Anki. Muszę na to drzewo. Dobra. Czekajcie, bo się zatrzymał tak dość trochę. Jest troszeczkę strażników tutaj. Choć kto wie, możliwe, że to już jest miejsce, do którego ma dotrzeć. Czy obejdzie się bez zabicia tego strażnika? Szczerze mówiąc, nie wiem. Kurczę, muszę zmniejszyć... Cholera, odległość od celu. Dobra. Myślałem, że zaraz mi zacznie misję wywalać. Ale się pośpieszyliśmy. Dobra, zabijali kotę. No będzie ci nieproste przecież. To jakoś spektakularnie bym go zabił, tylko... Dobra, można i tak. Haj! No. Templariusz przeszedł do historii. Chyba to był templariusz. Dobra, skrzynia. Ojojoj, tak łatwo to tego nie złupimy! Czasem ofiary są niezbędne. Jeszcze jeden. No chodź. Chodź! Goń mnie! O, trochę się zabugowałeś, strażniku, ale trudno. A, została nam jeszcze tutaj jeden strażnik na górze do zdjęcia. Nie było problemu, gdybym, kurczę, mi tutaj... Nie wiem, czy...
Przecież wcześniej miałem możliwość właśnie użycia pistoletu. Chyba, że po prostu jakby teraz na ten czas jeszcze nie mamy dostępu do niego. Dobra. Spróbuję go tak ominąć, żeby się tam do mnie specjalnie nie przyczepił. Dobra. Bierzemy skrzynię. My faithful acolyte, preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of St. John. Assemble my followers. Okej. Dobra, mamy wydarzenie, które się już niedługo rozpocznie. Wigilię, czyli dzień przed. Co to? O kurwa! Jednak są. Tak dziwnie zaczął coś krzyczeć, wyczeć. Możliwe, że się da nakarmić przeciwnika aligatorem. Nie próbowałem osobiście. No coś w tym jest, Olivia. Że ja lubię nawet i teraz skakać i biegać po drzewach. W cudzysłowie skakać, biegać, wspinać się. Się ścinać też czasem trzeba. No, wszystko przed tobą. Jeszcze możesz się powspinać sporo po drzewach. Pamiętaj, czas jest stałą. Nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Kurczę, to są krokodylki. Ale może, żeby mnie jakoś ominął. Spróbuję tutaj znaleźć bardziej korzystne dla nas szybkie przejście na ląd. Dobra, krokodyle stąd poszły spać, więc tam nie będą przeszkadzać. A tutaj nagle spotkamy. Co to jest? Aha, to łódka tylko tak migała. Myślałem, że coś tutaj było napisane. Kryjówka przemytników. Dobra, spadamy. He has balls of steel. Et puis? Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandale is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Danger, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. Okej, to był chyba taki dwuznaczny żart na koniec. Takie miałem dziwne przeczucie. Dobra, słuchajcie, ja bym skorzystał z tej przebieralni. Czekajcie, no przecież... Zaraz się przebieramy za niewolnicę. Za domy nawet tutaj się nie da. No i czekajcie. Też nie? Nic.
No już kurczę, na 100% dało się przecież wyjmować tutaj. Także i pistolet. Jeszcze fukije też mieliśmy, dmuchawkę. No rzecz mnie, naciskam dosłownie wszystkie klawisze jak leci. Nic. Nic, nic, nic. No reaction. Spróbujmy podejść zatem do tego gościa. Może teraz będzie się dało coś kupić od tego przemytnika. No ale on tylko ma tutaj broń lekko. Nie o to chodziło. R! Na R! Trzeba przytrzymać R do jasnej cholerki. No i już jest wszystko. Dobra. Człowiek się musi uczyć na błędach. Siema, Artur. No, czasem się udaje, że szybko to zrobią. Myślę, Mateusz, że to jest nieuniknione. Jak już jest Assassin's Creed Chronicles China, mieliśmy epizody, może nie tak stricte jakieś pełnej odsłony gry, ale też również pojawiała się ta asasynka z Chin w różnych filmach serii Assassin's Creed, to myślę, że Japonia też jest nieunikniona. A kurde, to jest większy teren nieco. Okej. A gdzie jest nasza główna misja? A... tutaj. Dobra. Zatem lecimy do tego punktu. Do tego punktu. Później do kolejnego. Jest asasyn w japońskiej? Jak się nazywa? 2D. Może jest jakaś taka gra dziawa na telefon. Gry jawa dziawa. Jest China. Jaki masz plan, szefa? Nie no, czuję się po prostu jak ona biega w tym przebraniu, jakbym był jakimś żulem. Dziwne uczucie. Dobra. Tędy? O! No access. Nie udasz się tędy, panie. Dobra, najwidoczniej w świecie musimy iść po prostu do głównej misji. Tego pobocznego punktu widokowego na razie nie możemy odwiedzić. Okej, jakiś strażnik tutaj jest. Gdzieś w pobliżu. Dobra, to będzie błahostka. No ale już przez most można przejść. Dobranoc. Nie. Myślałem, że da radę. No nic. Dobra, łódka. Chyba z tej łódki skorzystamy. Skakuj. Skakuj! No płyniemy, płyniemy, płyniemy. Dobra. Płyń, łódko, płyń. Płyń szybko, płyń szybko. Ja nie wiem, jak to się powinno, bo lewe, prawo, jakby tak. Dobra, już jesteśmy. Dopłynęliśmy. Kapitan Evelyn poradziła sobie doskonale. Evelyn. Evelyn, Evelyn. Chyba tak.
japoński nie jest taki trudny do nauczenia się. Chiński z tego co wiem jest trudniejszy. No, zależy czy chcesz umieć czytać i pisać po japońsku, to wtedy faktycznie trochę tego czasu trzeba poświęcić na naukę. Dobra. Czy tam się klimat zmienił? W tej osadzie? Ciekawe miejsce. Wygląda mi to na miasto takie. Właśnie w tej jakby dżungli. Okej, okay, noc świętojańska. Jakiś szaman po lewej w ogóle. Elise! Aveline! Does Macondale still live? He's holding a ceremony tonight. Venerable one, I bring supplies from Roussillon. Thank you. This Macondale is a dark influence over the people of Sandanji. If you can stop him, I will help. Yes, his shadow emanates from the shore of Lake Pontchartrain. He has a poison in his possession from which you will not recover if stopped. I will give you the antidote, but it will not stop the poison, only limit its damage. Time is short. You must take this now. I've had worse, I think. Thank you. We'll strike tonight. I'll disguise myself as a slave, so that I'm invisible to Macondale's followers. I'll be ready when you are. St. John won't know what hit him. Zakręcimy świętym Janem. Dobra. How long have you been working in Roussillon? Years. Is he your... well... God, no. No, no, don't get me wrong. I plucked my eye out for him. But I wouldn't bet the lech if he were the last man in Nouvelle-France. How do you know him? Tous... Roussillon saved my life once, long ago. I figured I owed him, so I helped him expand his business. The old devil showed me a few tricks, too. Taught me his trade, if you will. Of course. I do all the work. Czyli to taka historia. Co to tutaj? Szczątki ludzi? Here it is. The realm of the dead. Homie, ain't it? Królestwo zmarłych. To tak Halloweenowo trochę. Chyba nie. Chyba nie było takiego asasyna Magic Games. If you make good on your word. Fear not, senor. I was trained by... I know only too well who your master was, Baptiste. Just remember Templarius. Your loyalties lie. I shall not fail you. See that you don't. I shall not fail you. My... faithful acolytes, witaj, Knepel. Stand ready. The time of our ritual is now. W tym miejscu nie dając się wykryć. Wykonaj podwójne zabójstwo. No, to ja lubię. Dobra, od razu... Fukia. Niech pójdzie w ogień. Kolejny strażnik. Martwi mnie tylko jedno, że nie dodaje mi ich do znaczników na mapie na stałe. Albo dodaje.
Jednak nie ma tego takiego odgłosu charakterystycznego, jak w innych częściach. Dobra, że do wody tutaj nie będę wchodzić. Ale mamy tutaj ciekawe miejsce, od którego można byłoby zacząć. Druga. Okej. Okay. Mnie to bardzo pociło. Nawet nie będziemy zabijać. Nie! Miałaś tam skoczyć. Dobra. Powtórka. A Przemek, jeszcze gramy. Ej, posuń się, Elis. Elis, kurde. No, bezczelna. Widzicie, do czego mnie zmusiła? Normalnie nie dało się przejść na drugą stronę. Dobra. Słodkich snów. Dobra. Dwójka strażników tu. A on jest tam. Zastanawiam się, jakby można było właśnie tutaj. Podwójne zabójstwo. Oż kurde. Dobra, lipa. Tego się, szczerze mówiąc, obawiałem, że ten gość może mnie tutaj zauważyć. Ale spoko, mam na niego inny pomysł w takim razie. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze, tylko... Nie, zrobimy tak samo. Ale pójdziemy już ten. Że tak powiem, nieco szybciej. No, to była prawidłowa ścieżka, jaką poszliśmy. No nie! Dobra, naprawdę trzeba to robić po cichu. Myślałem, że jak spadnie, to aż nie będą na wykrycie, no. Myślałem, że mogę sobie na to pozwolić. A tu jednak nie ma tak lekko. Dobra, muzyka jest. Okej. Cholera. Czekajcie. Zatrzymaj się. No. Ja chcę z tej dmuchawki. Nie o to chodziło do końca, ale moment. No. Dobra, to trochę inaczej tutaj działa. Akurat w tym asasynie. Ale jeżeli wykonamy podwójne zabójstwo, to właśnie. Okej. Pan idzie spać. Hehehehe.
Okej. No i teraz... Chyba tu już nie ma nikogo. Bijamy do środka. I'll approach from the far side and create a distraction. Wait for it before you move. Oui, oui, mon capitaine. Uwielbiam takie motywy. Jakie odwrócenie uwagi. Zabij fałszywego Makalanda. Jaka sowa fajna. Impreza, party! Party hard! Patrzcie, jak się wódz bawi bez jednej ręki. Jak się przyjmał. O kur... Ups. Houston, we've got problem. Houston, we've got problem. Houston, we've got big problem. Beautiful weapon. One of the finest I ever made. I remember the day that coward Agathe stole it. Feeling he should remain too spineless to face me. But I have captured his pawn. Now he will be forced from hiding. Dobra, mam lekkie haluny. So he is here, as I suspected. Agathe was my disciple once, if not for that thieving woman. Who are you really? The true Macandal burned at the stake. I see. You know your history. Very well. François Macandal was my mentor, and an assassin, but he failed. She betrayed us and he died. I won't make that mistake before I carry out his life's destiny. The poison fails. Dobra. Czas na solo. Dawaj go. My treacherous brother. But she will not interfere with our plans. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Who's next? Finish her. Nie pójdzie wam tak łatwo. Jakbyście chcieli. Bierz go na drugą stronę. Pięknie. Jest i wódz. Wódz jednoręka. Then I will take care of you myself. The ceremony will go on. You cannot stop it. When I am done with you, I will destroy your mentor. Let's go fight. No chodź. Dobra, jest twardy. Lecimy z nim. By your hand, Agathe betrays me one final time. Look at you where I know it well. The first time Agathe betrayed me, it was for the woman, the thief. She wore one just like it. Who was she? What was her name? What was her name? Tego od tego pana się już nie dowiesz. Ten pan już ci nic nie powie. No święto Jęska. Słyszałem dziwny głos. Obywatel jest niedaleko. I will help you uncover the truth. Co się tutaj nam stało? To chce mi tutaj. A missing piece of the puzzle. Jakie układanki zaś znowu. Dobra, idziemy go zabić. I will help you uncover the truth.
Wow. Taki trochę mindfuck. Abstergo myśli, że może... Aha, fajnie. Okej. Dobra, Animus dostał blue screena. The nobles of New Orleans shall perish by poison, and the slaves shall be avenged. My mentor's work will be complete. And control of the river will fall to those who know what to do with it. Then I will be inducted into the Templar Order. As agreed, if you make good on your word. Fear not, senor. I was trained by... I know only too well who your master was, but... Tomasz Zarzycki został zerwany do planu, ale to ninjas. I shall not fail you. See that you don't. Dziwne. My faithful acolytes, stand ready. The time of our ritual is now. Tomasz? Nimpu! Us! Witamy serdecznie w klanie adeptów Wojowników Ninja. Zapraszamy serdecznie także do dołączenia do grupy pasjonatów sportów i sztuk walki, grupa Adepci Ninja na Facebooku. Link w opisie. W drugiej linii, jak się nie mylę. Okej, całkiem sprawnie tutaj poszło. Teraz tak, jest tu jeden punkt widokowy, do niego podskoczymy sobie i zrobimy sobie jakieś 10 minut przerwy i będziemy kontynuować naszą przygodę w Assassin's Creedzie. Okej. Synchronizujmy go tutaj. Tak na zakończenie. To chyba tutaj to wielkie drzewo. Dobra, może mnie nie zje jak żaden krokodyl. Drzewo z taką świątynią jakby. Historia robi się coraz bardziej ciekawa. Wejdźmy tu. Jak tu? Tak jakoś tak sympatycznie? Poko miejsce do medytacji. Nie ma to jak medytować w dziupli w drzewie. Ja bym tam pomedytował. Czekajcie, bo teraz ja mam tutaj utrudnione... jak tu wejść? Z tego drzewa tutaj... On tak łatwo nie wyskoczy. Dobra, tu coś jest. Dobra, chyba coś... Coś chyba mam. Chyba. Albo... No nie. To na pewno nie była poprawna ścieżka. Tutaj chyba się trzeba dostać. Chodź. No z drugiej strony. Pewno? Jakby na tą gałązkę tutaj jakoś... No nie. To byłoby za proste. No po tym drzewie tutaj tak to nie biegniemy. No stąd nie mamy za bardzo innej możliwości nawet podejścia. Kurczę, dziwna sprawa z tym punktem widokowym tu. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby było tu wejście. To nieco innej strony, ale jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl, to to, że z tego drzewa gdzieś tu by się dało odbić, tylko... To drzewo też takie jakieś. Trochę bez interakcji. Bo ja po prostu nie potrafię sobie tego jakoś odpowiednio teraz zlokalizować. To są gałęzie. Dobra, jedna. To jedynie jakby z tego drzewa albo z tam. Wydaje, że coś chyba robi nie tak. Bo ta ścieżka jest... No nie wiem, czy jest dobra na 100%.
Ale to tutaj mnie intryguje. No, wyżej się wyjść nie da. Dobra, olewamy ten punkt widokowy. Ja sobie zrobię teraz 10 minutek przerwy i powracamy, kontynuuję naszą rozgrywkę, od razu śmigamy prosto do kolejnej misji. Misja, która nam wyznaczyła się... Gdzie ona jest? Tutaj aż. Musimy się sporo cofnąć do naszego mistrza, w zasadzie. Okej, punkcik zaznaczony. A ja teraz wykonam sobie 10 minutek przerwy, tak więc cóż, przerywamy i widzimy się za 10 minutek. O, z nim po! Do zobaczonka za chwilkę. Zarzycki został zwerbowany do klanu adeptów Ninja Os.
Jestem. Halo, witam wszystkich serdecznie. Hello YouTube. Tutaj poustawiam tylko. Dobra. Dlaczego się spóźniłem, żebyście mnie nie zabili? To mam dobrą rzecz na wytłumaczenie. Dziękuję serdecznie Tomek Kopak za subskrypcję. Dlaczego się spóźniłem? Spóźniłem się dlatego, bo mam dobrego jabłecznika, sobie go musiałem zjeść. A głodnemu to tak nie można nagrywać. To niezdrowo. Dobra. Aha, czekajcie. Dobra, widać wszystko w grę. Możesz spróbować. Posparujemy się. Dobra. Pytanie teraz tak. Czy jakaś szybka metoda dostania się tu? No chyba tak szybkiej metody do końca to nie ma jednak. Dobra. Idziemy sobie nieco prawą stroną. No, przy okazji można wstąpić do przebieralni. A w sumie to ją wykupić. A nie, aha, tutaj mamy gościa. Zbrojmistrza. Dobra, może będzie coś ciekawego do zakupienia. Miecz oficerski. Mieczu oficerskiego nie mamy, ale czy Cordelas nie jest aby lepszy? No ma. Jest lepszy. Kupujemy miecz oficerski. Takie zakupy to ja lubię. Fat Urbex. Okej, Tomek. Czyli ty to ty. Ecu? Czym jest ecu? A dobra, kasy. No takie jest to tłumaczenie akurat. Nawet nie wiem, czy ono jest tak oryginalne. Dobra. Jednak możemy tutaj wykupić przebieralnię. Co też zrobimy. I już się przebierzemy. Jakiś normalny strój. Pewnie tak. Pewnie bym przegrał. Tomek Kołpak został zwerbowany do klanu adeptów Ninja Os. Tomek, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Pozdrawiam, Us. Okej. Przez dżunglę troszeczkę się przedrzemy. Połowa drogi za nami. Jest tu łódka też w pobliżu, ale chyba z niej korzystać nie będę. Wolę jednak taki exploring. Zdecydowanie większa frajda. No, miałaś iść po tym, ale... No dobra. Czekajcie, ja tam chyba widzę misia. Tu. Jest tu misiu. Chodźmy do misia. Misiu. Misiu gogo. Misiu gogo. Złap mnie. Aaaa! Misiu gogo gryzie. O kurde. Misiu Gogo się zezłościł. Dobra. Weźmiemy sobie od misia Gogo futerko. Czy co on tutaj ma? Nie mogę zabrać nic. Myślałem, że będzie się dało. Dobra, ale mogę zabrać nieco z jego legowiska. Jajo aligatora. Przedem na targu.
To chce kupić jaju aligatora. Wykluje się sam, będzie dobrym zwierzętkiem domowym. Twój najlepszy przyjaciel aligator. No tak, tak. Musi być poprawny kostiumik. Dobra. To już tu. Dobra. Wyspinamy się. O. Tu można szybko przejść po tej kłodzie. Jakby. No dobra, już pójdziemy alternatywną ścieżką. Po drabince. Chodźmy do naszego mentora. Mistrzu, wykonałam zadanie. Powracam z po ciężkiej bitwy. Tu jeszcze do mistrza trzeba się powspinać. A co on tutaj robi? Jakiś kujikiri mądry. Agate, I have done as you asked. The imposter is dead. He was working with De Ferrer. What else have you learned? Only that he would have forced you out of hiding. Let us be thankful it did not come to that. If it had, our brotherhood... Well, let us not dwell. You have destroyed the hornet's nest in the bayou. At least for now. De Ferrer will have his day. Też w tym jest. Ja nie mówiłem o biciu się, ja mówiłem o luźnym sparingu. Kerpix. Mówiłem już o tym. Widzisz tą ładowarkę? Nie ma dwóch ząbków na dole złotych. Nie mogę doładować kamery. Czekam cały czas na sprowadzenie ładowarki. Miała już być. Jej nie ma. Aby jutro przyszła, to uda mi się przez weekend dograć. Nie zdążyłem odpowiedzieć na wszyscy. Sarge the Player, siema. Witam cię serdecznie, Sarge. Oglądałem jeden z twoich let's playów. Gorące pozdrowienia. W zasadzie byłeś takim... W sumie jesteś takim youtuberem, od którego, jakby tak powiedzieć, czerpałem taką troszkę jawną inspirację. Nie na zasadzie, że tak powiem, zerżnięcia materiałów, ale sposób komentowania. Tomek Kompak został zwerbowany do klanu adeptów Ninja Os. Jak ty tworzysz materiały i tak dalej. No, żeby się poduczyć troszeczkę czegoś takiego. Okej. Okay. Tawernie. To słuchaj pijanego kapitana. No to słuchamy pijanego kapitana. Bonsoir. I'm a friend of Captain Dominguez. Is he on board? At this hour, el capitán is at the tavern. Where else? Thank you. Myślę. A ja se zaparzyłem zieloną herbatkę i nie przyniosłem. To ja dziękuję, Sarge, za także jakąś swego rodzaju motywację do nagrywania. Dobra, przepytaj Domigiusza w tawernie. Zaraz sobie przepytamy Domigiusza, tylko dajcie mi sekundkę, ja skoczę po swoją zieloną herbatkę, bo została na dole, a się mu parzy. Zaraz wracam. Okay. Hello YouTube, hello.
Jestem zielona, herbatka jest. Można działać. Dobra, Domigiusz, gdzie ty się ukrywasz w tej tawernie? Dobra, chyba takiego zwyczajnego wejścia tutaj oficjalnego to nie ma. No bo wspinać, będąc przebranym. No nie, można jednak po drabinie wchodzić. Tak normalnego parkura trochę ciężko, ale... O, czyżby to było poprawne wejście? No, dama musi zeskoczyć. Nie, to chyba jednak nie tu. Dobra, muszę poszukać nieco bardziej oficjalnego wejścia chyba. Aha, on tutaj jest. Dobra. Porozmawiajmy. Farewell and adieu to your best Spanish ladies. Farewell and adieu to your ladies so spad. Ktoś topi smutki. It's the only thing I have. I am Carlos Capitan, Dominguez. We meet again. Do we? All three of you look familiar. But you're all welcome back to my cabin. I've manhood for... I don't think... Or we can consort right here. What do you know about the game in the Ferrer? I'm afraid he's not invited. What's your business with him? He pays for transport to and from New Orleans. That's all I do. Transport the things and get paid. Things, paid. Transport, paid. Back and forth and forth and back. What is he doing? Why New Orleans? I do not know. Señor de Ferrer is a very secretive man. Oops. Thank you for your time, Capitan. Kerpie X, tą katanę kupiłem w 2008 roku nad morzem, jako zestaw trzech mieczy, tam za chyba 120 zł, coś takiego, więc ciężko mi niestety podać ci linka do takiej katany. Nie jest ona najwyższych lotów. Father Rebek, ekipa, czy mogę kiedyś liczyć na wspólne obisy 3 złote? Dziękuję serdecznie za donata. Us, jak najbardziej na wspólny odcinek, jak najbardziej, odezwij się... Najlepiej na fanpage'u na ninjagames.pl na Facebooku. Jak najbardziej możemy wspólnie nagrać jakiś odcinek. Czy też wspólnie pograć jakąś w grę. Więc śmiało. Posiadłość rodziny Grand Prix. Spotkaj się z Filipem. Filip! Biegnijmy do Filipa. Filip! Chodź, Filip! Gdzie jesteś, Filip? Filip! Evelyn, out and about as always. But home to rest now, papa. Monsieur Blanc tells me you do a great service to my business. To our business. For it will be your husband someday. Oh, papa! You know I should sooner mind my own business than marry. As stubborn as your mother, Jeanne. If only she could see you now. But she can't. No. But perhaps you are old enough now. It is not much. One page. But it is from her diary. You should have it. Mama. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Papa. Śmieszy mnie to troszkę. Takiego skojarzenia to nie miałem. Miałem bardziej coś. Mi się tam takie klimaty winę tu tak kojarzyły trochę. Sekwencja trzecia. Okej. Okay. Idziemy z domku. Wyruszamy na ciąg dalszy naszych przygód. Preludium Rebellion.
Opowiedz się po stronie prostego ludu. W obronie mniejszości niewyśnionych, zwaśnionych, biednych. Papa, he surprised me. I dared not interrupt. Your music is breathtaking. I dare say you could stop a man's heart. You flatter me too much, Papa. The credit belongs to my teacher. I am but an instrument of his will. How blessed we are with a daughter who uses her talents in peace, not to riot in the streets of New Orleans. There is so much unrest since the arrival of the Spanish. Well, I don't want to keep you from your practice. I simply came with a message from Monsieur Blanc. At your leisure, he requests your assistance at the warehouse. Do take care when you go. The streets are not safe for a lady. No need to worry, Papa. I will try to restrain myself. I know your charm and grace will protect you like armor. Spokojnie. Ewelina akurat jest sobie w stanie sama z zupełności poradzić. To wychodzimy. Badaj przyczynę zamieszania. Dobra. Niestety przebrać się chyba nie przebierzemy teraz. Będzie to niemożliwe na czas tego questu. Co się tutaj dzieje? O, jakieś małe rozruchy. Torturers! Kidnappers! We demand answers! Unwashed scabs! Go back to your swamps! Trochę słaba ta manifestacja. Trzy osoby. Get back, or I'll give you a reason. Dobra, trochę więcej. Dobra. No to poogłuszajmy przeciwników. Okej. Okay. Enough! The man is down. Don't abuse what little power you have. All right, let me go. Now, what's this all about? People have been turning up missing. Or not turning up, rather. That's why we... But you have proof the Spanish are behind it? Kidnappings have increased since they got here. Increased? Life was never easy. Now, it's worse. Rioting will only worsen your plight. You need evidence. And how are we going to get that? I don't know. Yet. Some help you are. Speedbuster na kanale jest playlista Music z takim uśmieszkiem, dwukropek D. W nawiasie. Na pewno... Na pewno znajdziesz playlistę Music u mnie na kanale, jak wejdziesz sobie na playlisty. I tam możesz zobaczyć sobie, czego słucham dokładnie, ale generalnie to wszystkiego. Witamy serdecznie w Krainie Ninjas! Baw się dobrze i zapraszamy na grupę Adepci Ninja na Facebooku, najlepsza grupa dla pasjonatów sportów i sztuk walki oraz także zapalonych graczy gier komputerowych. Jest nas już ponad 200. Okej. Okay. A grupka jest od niedawna. Dobra, chodźmy porozmawiać w tym magazynie. M4A4 to jest ten, co ma 30 strzałów. M4A1 to jest ten, co ma 20. Chyba tak. To wolę tego, co ma 30 strzałów. A M4A4 to jest chyba. Na 90%, albo no, mogę się mylić. Nie ma sprawy, Speedbuster. A, Evelyn. Good day. Po live. I have a surprise for you. What do you think? To the unknowing eye, an unassuming warehouse. But to our brotherhood? Your new headquarters. Agati takes his office in the swamp. But we thought you might prefer this for your business dealings.
No, biuro asasyna. From this desk you can manage, or better still, expand your family's trading empire. Jak się patrzy. Okej, okay, standardowe interakcje, jak w innych asasynach. O! Nowy Orlean, Havana. Czy tak to wygląda? Dobra. Kup towar. Kup statek. O! No dobra, kupimy troszeczkę bawełny. Nie wiem w sumie po co. A, i wyślij statek teraz. Jowisz. Wysyłam Jowisza. Do Hawany. Tak. Czyli nie, jednak statków niestety nie mamy takiej możliwości toczenia pojedynków, jak to było w Rogue'u czy Black Flag'u. This room is all yours. And all of your guises are kept here. Over here, you have a private place to change your guise. Oj, jaka garderobka. No, jakiś taki mały remoncik by się tu przydał jeszcze, ale and most importantly, na początku wystarczy. Your weapons and tools will be kept here. It is to your liking then. It's perfect. Chyba się właśnie jej podoba. I will leave you a quiet moment to familiarize yourself with everything. Okej. No dobra, dobra, ale ja wiem jak w to się gra, ja już tutaj znam te schematy. To ja już tutaj już wiecie. Wyjdźmy stąd. Ten co ma za Bokena, co za wariat, jaki miecz piankowy. Concocted a special instrument for you. A parasol? I suppose I should thank you, but allow me to demonstrate. Nie taka zwykła parasolka. See? Elegant and deadly. Just like my lady. Monsieur Blanc, you do know me so well. Ah! Right. So, business. Do you recall our rival, Monsieur Boucher, who has twice caught watering his wine? Up to his old tricks again? Now he claims our coffee. He roads the nerves. He has erected a stall in the market by the docks and distributes handbills to that effect. Sales are impacted, and we have enough trouble keeping money in the company as it is. Say no more. I'll see to it that he ceases his slander. Zapilnujemy, aby zaprzestał tych praktyk jak najbardziej z jak największą przyjemnością. Dobra, wyjdźmy z biura. Jeszcze tutaj zawitamy nieraz. Z pewnością. Padałoby się nam... O, jak ten magazynek wygląda? No sympatycznie, sympatycznie. Dobra. Przebieralnia by się jakaś przydała. Czy w pobliżu gdzieś jest? Świadek. Świadek. Dobra, najbliższa przebieralnia. Całkiem niedaleko. Chodźmy. Zaraz też kolejny punkt, do kogo musimy sobie tutaj odblokować. Za mało trochę wiemy o tym miejscu. Aha, czy po prostu z parasolką tak sobie tutaj podróżujemy. Myślałem, że nam się tutaj jako taka, wiecie, nowa broń jakby. Okej. No, szybciej nie pobiegniemy w tym stroju. Badamy. Dobra, przebieramy. No nie! Czy ta gra kiedyś nam pokaże, kiedy możemy zmienić strój, kiedy po prostu nie? Czasem mnie to irytuje, bo tak chodzę do tych przebieralni, a się okazuje, że i tak nic nie mogę zrobić. Dobra, nic. Na szczęście wszystko jest dość blisko tu.
więc nie ma źle. Kiedy do USA? Bonjour, madame. No, trzeba byłoby się kiedyś w końcu przejechać do Stanów. Na treningi ninjutsu nieraz nie tylko, ale... O, mamy drugą przebieralnię w pobliżu, to sobie wybudujemy. Ale tak na serio, to kiedy? Może w przyszłym roku. Pożyjemy, zobaczymy. No dobra, tutaj mamy piękny przykład barier nie do przejścia. Piękna i zabójcza. A obroni teraz rodziny. Follow me. Pan informator. Pan informator coś nie tęgi. The Grand Prix Coffee produces hives about the face and causes fit men to walk with a limp. Avoid the primitive muck water. Oto mamy piękny przykład antyreklamy. What's the meaning of this? I don't know, ma'am. They pay me to say what I'm told. I can't even read, I swear. Where is your employer? At his warehouse, no doubt. Please don't hurt me. A to jest przykład pięknej antyreklamy używanej w XVIII wieku. Dobra, chodźmy do zleceniodawcy. My już sobie z nim porozmawiamy. A, no tak. Damulka. Nie będzie skakać. Siema, Dysonart. Jakich spraw masz tam do załatwienia w Stanach? Coś pozwiedzać? Coś zrobić? Coś zrealizować? Dobra. Ja bym tak najchętniej tak z buta wszedł teraz do tego pomieszczenia. Za tą antyreklamę chamską. Ale nie no, kulturalnie. No wiem, że dama kiepsko... Gdzie ja wszedłem? Dlaczego ja... Okej. Okay. Czemu te znaczniki nie giną, jak już odwiedzę jakieś miejsce, do którego byłem? W innych asasynach tak było. Dobra. Nic, naprawiamy błęda. Poszedłem zupełnie nie tą stronę, gdzie trzeba było. Dobra, chodźmy do tego magazyna. Magazynu. Zablokowane. Dobra. To musimy się jednak cofnąć tak jak wcześniej. Dobra. Myślałem, że ten płotek będzie zablokowany. Rozumiem zamysł twórców, że dama nie może biegać ani robić parkour, ale... Wydaje mi się, że na życzenie powinna wykonywać aż podstawowe jakieś elementy. Dobra. Możemy się tu przycisnąć. Mogę coś tutaj... Chciałbym pomóc. O! Taki dobry bohater ze mnie. No, to zaraz będzie niemiła sytuacja. Chodź, chodź mi ludzki. Jak biegnie. Biegnij, 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 chodź tu, chodź tu. Chodź w jakieś ustronne miejsce. Gdzie akurat innych strażników nie ma. Dobra. Olewamy go. A czy miałaś olać? Never mind. Pardon. Dobra, jest tu sklep też, ale to kiedy indziej.
Bydych. Ksiądz Żarówka. Wielkie czoło. Nie będę mówić o zboczonych księdzach, bo to nie wypada. Czekajcie. No to wykorzystamy sobie naszą parasolkę. Jeszcze raz. No. Trochę jej zajmuje załadowanie. Nawet długo. Ale jest to opłacalne. Żarówa. Don't kill me! What do you want? Stop slandering the Grand Prix's reputation. Close your deceptive booth. Clean the market of your insipid handbills and issue a public apology. All right, I'll apologize. I swear. What's this? Coffee? How are you feeling? A touch nervous? Itchy? All right, look, I'm desperate. I can't keep my slaves from escaping. I lose money every day, and all my stock is in tea. If everyone starts drinking coffee, I'll be through. Anyone who keeps slaves deserves to lose them. Next time, remember, far worse things can haunt a man than lost business. All right, ma'am. Słowo ostrzejsze od miecza. He'll be no more trouble. I'll see. He's going bankrupt, selling off his shops. Care to expand your empire? Now there's an idea. If I buy him out, I can pay his slaves a wage and set them on the path to freedom. Certainly a more peaceful solution to your usual method of handling slavers. I'll keep a tally of properties available to buy and make sure my informants keep an eye on opportunities. Look for them. Thank you, Gerald. Geralt się postarał. Widzicie, Assassin's Creed bawi i uczy. Nawet o kapitalizmie, o rozwijaniu biznesów. Bierzemy. Okej, Olivia, rozumiem. Bartek Stęchły, pozdrawiam serdecznie. Gdzie kupujesz asasyna? Chyba w Media Expert, bo był najtańszy. 200. Piaska czerń. Kość słoniowa. Przemytnicza szarość. Nocny topiciel. Piracka, że zakup udany, zgadzam się. Czekajcie, mamy też stroje damy. Nie, ten zielony mi się nie podoba. Dobra, lecimy czerń z czerwienią. Bierzemy to. Pokojówka. Kapelusz. No yeah, no pytacie się, no czy ja chcę kaptura asasyna. Sakwy. Okej. No. Dobra zmiana. Który asasyn jest najlepszy według mnie? Okej. Który asasyn jest najlepszy według mnie? Ciężkie pytanie zadałeś. Ciężko bardzo jednoznacznie stwierdzić, który jest najlepszy był. No ale taki, który najbardziej imersyjnie mi zapadł w pamięci.
którego doskonale pamiętam. To była chyba jednak dwójka i Brotherhood. Można pociągnąć Revelations jeszcze jako taką trylogię. Dobra. Pomagamy dobrym ludziom. Ze złymi strażnikami. Wejdźmy do przebieralni. A nie, ona jest po drugiej. Ale tu bokiem może. A dupa, nie da się. Vincent Wiedźmin. Shinobi to styl życia. Jestem, byłem i będę. Ale może zadajesz to pytanie, bo nie jestem w stroju ninja. No, trzeba się dostosowywać do naszych czasów i też tak, że tak powiem, takie no, normalniejsze troszeczkę stroje ubierać. A nie tak zawsze ninja, bo to wzbudza się podejrzenia. Okej. Wpadamy się przebrać. Łącz jedno z drugim. No nie. Jeszcze nie mogę się przebrać. Szkoda, Piotr, witam serdecznie. Pozdrawiam cię klimatycznie to miasto. Przez tą muzykę. Czuć klimat indiański. Gerald, I'm hearing about disappearing slaves again. I thought we ended that with Gouverneur d'Abadie. But it happens again, and not only slaves now, but laborers, the poor. Where are they all going? I set my informants on finding out. No, I'll do it myself. They need help now. May I suggest that you, start with Saint-Danger this time? Yes. This is one case we won't solve at a garden party. When you're ready to go, find me outside, near the docks. I'll show you a faster way there. Czy mam jakieś podejrzenia, Olivia? Tak szczerze mówiąc, to bym mógł podejrzewać o wszystko po tym, co napisałaś. Więc nawet nie będę strzelać ślepo, co by to mogło być. Po tak ogólnym opisie to nie jestem w stanie zwyedukować. Dobra. Aha. Aż odruchowo chciałem wybiec. A my mamy ubrać wdzianko asasyna. No to ubieramy. I to nowe z tym kapturkiem. Asasyn! A ja chciałem kapturkiem. Jest tu opcja jakoś. Żeby zmienić. Że spotkać kogoś. Odwiedzić miejsce, zrobić parę rzeczy. No to tak ogólnie, tak nie wydotykuję tak dokładnie, o co tu mogło. Kurde, się przebrać normalnie, ja chcę mój kapturek asasyna. Nie po to za niego płaciłem, żebym go teraz nie ubrał. No i patrzcie no. Strój się zmienił, ale dlaczego nie kaptur? Może w samej przebieralni się da to zrobić. Dobra, przekonamy się. Napłyń łodzią na baju. Płyniemy łodzią na baju. Czymkolwiek jest baju. Czekajcie, jest w pobliżu przebieralnia? Nie jest tutaj. Odwiedzimy ją. Strasznie jestem ciekawy, jak wygląda w tym kapturku. Dobranoc! No, ciśnij. Na! Dobra.
Chyba, że w tym sklepie tego nie wykupiło. Dziwna sprawa. To jest ten sklep, gdzie to kupiliśmy. Mój zakład krawiecki. To było na 100% tutaj. Zakład krawiecki konkurenta. Chodźmy tam. Okej. Siema, Wad Urbex, trzymaj się. Źle zrozumiałem. O, istnieje taka możliwość, niestety. Się tak ciężko ogarnąć jedno i drugie z grą oraz z pisaniem, czytaniem. Z odpowiadaniem, ale staram się jak tylko mogę. Dobra, czy uda się ten kapturek, kurde, kupić? Kapelusz? Wyposażyłem się w ten przedmiot. To gdzie ja mogę ten kaptur ubrać? Wejdźmy raz jeszcze do bractwa. No, ale to tak nieoficjalnie. Trzeba z boku. Może przeoczyłem coś tutaj, w tej przebieralni. Albo kapelusze są w innym miejscu po prostu. Dobra. Więc tak, to biurko jest kompletnie bez interakcji. Więc jedno biurko. To nie, no to ta przebieralnia, jak coś to tu powinna być. Maska, broń. Tutaj chyba. No kurczę, czemu nie może... ubrać tego kapelusza? Chyba, że szafa. No i czemu ja... nie mogę tego kupić. No ubrać. Ja chcę tylko ubrać. Kapturek asasyna. Nic więcej. Pan Jacek, witam serdecznie. Czekajcie. No nie ma tutaj żadnej takiej, no, opcji, żeby to... Dobra. Nie będę się rozwodzić nad jakimś głupim kapeluszem. To bez sensu. Tak po prostu pójdziemy dalej. Okej. Jedziemy stąd. Prosto na tą łódź. Nie no, wydaje mi się, że po prostu jeszcze teraz nie mogę mieć tego kapturka. Na wcześnie trochę. Ładna woda. Popływamy, choć może nie najczystsza, ale ładna. Chodzi mi graficznie. Dobra, wskakuj na łódkę. O, wyschnęliśmy.
Tak więc. Evelyn, simply come here when you need to travel out of town. The business will cover any expense. Pokryjcie wszystkie koszty, okej, ale dajcie mi jeszcze jedną rzecz zrobić. Wejdziemy sobie na ten statek. Takie ładne. Nie pogardziłbym takim. Chciałem mieć kiedyś swój statek. I sobie z niego streamować, to byłoby coś pięknego. Okej. Szukałem windy, ale chyba windy nie ma. Dawaj, dawaj do góry. A jeszcze trochę. Dobrze trafiłem. Zawsze dobrze zobaczyć coś z nieco wyższej perspektywy. A wówczas coś, co kiedyś widzieliśmy, może nabrać zupełnie nowego kształtu. Okej. Widać, jak się woda pod ten powtarza, tekstura. Standard, tylko. Czy jest szansa wykonać skok wiary tutaj? No, wydaje mi się, że chyba tylko i wyłącznie... Jak już to właśnie do wody... Oj, kurde! Dobra, nie widzieliście tego. Rozumiem. A to spokojnie, jeszcze spotkasz się nieraz pewnie. Będziesz miała taką okazję. Na pewno to marzenie się spełni. Dobra. Lecimy. Wiemy. Kontakt z pamięcią Animusa. Okej. No to witamy z powrotem w dżungli. Czekajcie, może... Tutaj by się dało jakoś. Nie, poczytam o tym kapeluszu później. Jak to jest, żeby go mieć ubranym. Dobra. Kłaścik nam się już tutaj zaczyna. Pytanie tylko, czy punkt widokowy jest w pobliżu. Oj, daleko, daleko. Dobra. Idziemy zatem. Dobra, kto tutaj jest naszym zleceniodawcą? O! To jest mistrzu! Do końca tej misji, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Później będzie przerwa, a później trening z Ninjom Live i CS. I'm investigating new reports of disappearances. Are you missing anyone? It does seem that way, but so many rest here before moving on, it is not always apparent where or why a man has gone. Your friend, Elise, hires many people to work. She may know better. Perhaps. I feel a great change coming. You will face powerful foes. Please, take this. A new poison I have been testing. It makes the victim momentarily hysterical. Thank you, venerable one. Fajnie tak testować se truciznę na kimś. Co tam się będziemy? Dobra, chodźmy do Alisa. A,
Ale Maggie Games, co konkretnie? A mapę tak nie rozumiem. The same without you. The Gators are getting uppity. Oh, you know, business demands and piano recitals. How I've missed the bayou air. It has the scent of action about it. Among other things. Listen, I'm glad you're here. The other day I saw something and I said to myself, Elise, old girl, something's not right. Convoys loaded with the strangest cargo. People. Dozens of them. Where were they headed? I can't say. But I know where they came from. The fort. Will you show me the place? Thought you'd never ask. Meet me tomorrow. I'll mark your map. Dobra. Całkiem blisko. Śmigamy. Nie ma daleko. Ścieżka bardzo prosta, szybka, dynamiczna. No i to jest parkour. Zajebiście jest to zrobione, naprawdę. Super. Dobra, schodzimy. Dobra. Skorzystamy z tej łódki jednak. Wydaje mi się, że tak nieco szybciej się troszeczkę tutaj dostaniemy. Skakuj. Na łajbę, na pokład. No idź. Idź. No, idź. Dobra. Płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Okej, komar mnie użarł coś w rękę. Ała! Czyli tyle ałac mnie swędzi. Dobra. To wysiadamy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. A carriage just passed. We can catch it at the bend. I'll race you. Okej. Okay. Napaść na konwój, to lubię. Musimy się śpieszyć, bo on jednak jedzie. Ale spoko, zdążymy. Też muszę uważać na krokodyle. Dobra. Chyba 6 uzbrojonych strażników. Siedmiu. Pomyliłem się co do jednego. Znaczy jednego się pomyliłem. Nie zliczyłem jednego. O. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czy poprawnie oddałem. Oddałem poprawnie. O. To już macie dwóch wariatów teraz. Bijcie się sami między sobą. Uwielbiam takie akcje. O, teraz już macie 3 kontra 3. Sami się zabijecie. To wygra? O. Chodź. Nie zaczynaj z nieznajomymi. To się może skończyć. I recognize these people. Some of them have worked for me. Chris Fay. A word? Elise. Też tak mam. Tutaj mnie uzar za ręce. Rescuing you. From what? Employment? Freedom? Chris Fay, these chains don't exactly say freedom to me. Temporary discomforts. Too many workers escaped the last voyage without paying their fare.
will be released once we reach the worksite. These terms don't concern you. Elise, everything in this life concerns me. But I can survive a little longer till we get south to freedom. I don't trust this. Crispet, I promise we'll get to the bottom of this. But... we should investigate the fort while the time is ripe. With all the soldiers in town, there can't be many left. Elise! I like your thinking. Good. I'll scout ahead. Find me at the bridge. And Crispet, keep out of trouble while we go stir some. Right. Thanks. Okay. Mission complete. Udało nam się wykonać. A widzicie, to nam jakby leci taki pasek doświadczenia, to pomarańczowe wokół naszego stroju w lewym górnym rogu. Możliwe, że to pojąłem wtajemniczenia, jak im dłużej wykonaliśmy jakby odpowiednią ilość misji w takim stroju, tym, że tak powiem, nam to potem szybciej idzie. Okej, moi drodzy, cóż, ja tego streamika będę teraz kończyć. Zrobimy sobie jakąś przerwę, zjem sobie coś dobrego na kolacyjkę i rozpoczynamy sobie kolejnego live'a od strony z Ninjum Life, a później również także rozgrywki w Counter Strike'a. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszego strumyka. Widzimy się już za niedługo. A to ciekawe, nie wiedziałem, że z powodu grupy krwi komary mogą latać. Tak się mówi, że jak ma się słodką krew, niby to, że komary atakują. Ale czy to prawda, to akurat nie wiem. Okej, mistrzowie, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za przybycie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli transmisja się wam podobała, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę pod nią, strzelcie komentarz, wtedy materiał się lepiej upozycjonuje, dotrze do większej ilości moich widzów i w ten sposób właśnie wspomagacie również także moją działalność. Wam serdecznie dziękuję. Us! A ja teraz kończę. Jeszcze dla osób, które być może przybyły niedawno, zapraszam serdecznie do dołączenia do grupy Adepci Ninja na Facebooku, grupa dla pasjonatów sportów, sztuk walki oraz także graczy komputerowych i nie tylko. Zapraszam serdecznie do dołączenia do ekipy. Cóż, a ja teraz żegnam się i widzimy się, myślę, za jakieś pół godzinki do 45 minut. Hosti po, do zobaczonka, hej, hej, dziękuję serdecznie raz jeszcze za wszystko.